Cześć, Michał Saks, Ale Browar. Dzisiaj nadajemy dla Was z poznańskich targów piwnych, gdzie polewamy nasze piwa, spotykamy się z Wami i spędzamy super czas. Cześć, z tej strony Bartek z Ale Browaru, a chcieliśmy Wam opowiedzieć, o co chodzi w idei targów piwnych, festiwali piwnych, których w Polsce mamy coraz więcej. To są dla nas bardzo szczególne chwile, kiedy to możemy spotkać się z ludźmi, którzy piją nasze piwa, wymienić się pozytywnymi emocjami, energią i opiniami o naszym piwie. Targi to też super okazja, żeby się spotkać z naszymi kolegami po fachu, podejrzeć, co się dzieje na innych warzelniach w Polsce i nie tylko w Polsce, powymieniać się doświadczeniami, inspiracjami, nawiązać też ciekawe pomysły na piwne kooperacje, po prostu dobrze się czuć wśród ludzi, których kręci to samo co nas. To, o czym mówił Michał, czyli próbowanie innych piw jest bardzo ważne i myślę, że dla piwoszy to jest clue takich imprez. To jest jedyne miejsce, w którym można spróbować tak wielu piw w niedużych objętościach, zwykle to jest 100 ml, żeby wyrobić sobie opinię o tym, co się dzieje na polskim rynku. Także my jako piwowarzy, mimo tego, że ważymy piwa i znamy się na tym, co robimy, bardzo dużo próbujemy, dlatego że człowiek powinien się rozwijać w swojej pasji i w swojej pracy cały czas, dlatego na festiwalach pijemy dużo piwa. I to jest właśnie chyba droga do tego, żeby poszerzać piwne horyzonty, nie zamykać się w określonych stylach, próbować styli, które nie zawsze są naszymi ulubionymi, bo może któraś interpretacja danego stylu może wyjątkowo przypaść do gustu. Dziękujemy wszystkim, którzy wpadli na nasze stoisko i podzielili się opiniami o naszym piwie. To dla nas bardzo ważne. Cieszę się, że jesteście. No i do zobaczenia.